Dzisiaj mamy drugi lot konkursowy okręgowy, druga 500 Nepurin. Będziemy czekać na gołąbki. Teraz przygotowanie na przylot. Gołąbki będą miały wodę przygotowaną z miodem. Woda z miodem została przygotowana w domu, już wymieszana. Z miód od pszczół. Ma glukozę, szybko je wzmocni. I do tego jeszcze pójdzie elektrolit i to dostaną do picia. Jeśli chodzi o karmę, to gołąbki dostają w tym roku 50% granulatu. Są trzy rodzaje granulatu. Ten jest po locie, później jest drugi białkowy i trzeci energetyczny. I dostają to połowę granulatu, połowę ziarna. Jest to nowość w tym roku stosowana, także u młodych jest granulat, który zabezpiecza przed adeno i właśnie go podaje młodym, no na razie młode są zdrowe. No a stare też lotują na tym z przyzwoitym efektem. Zobaczymy jak dalej to pójdzie. I do tego połowę ziarna. I to dostaną gołąbki.